Na początek chciałem Państwu podziękować za kilka spraw, które bez Państwa by się nie udały. Pierwsza nasza księgarnia, gadowski księgarnia.pl świetnie działa i już nam brakuje książek, ale ściągamy nowe. Na razie mamy tylko trzy książki publicystyczne mojego autorstwa, wszystkie podpisane dla Państwa. Bardzo dziękuję, bo to bardzo podnosi na duchu, że jest takie zainteresowanie i że właściwie już mamy kilkuset klientów. I to wszystko tak fajnie działa. Druga rzecz, niezwykle ważna, przedstawimy dziś państwu pierwsze rozliczenie z pomocy dla Karakusz. Żebyście państwo widzieli na co wpłaciliście pieniądze i na co te pieniądze poszły. Te pieniądze idą ciągle. Ostatnio przekazaliśmy 7,5 tysiąca dolarów na budowę takiej stanicy harcerskiej dla chrześcijańskich harcerzy w Alkosz, tuż obok Karakosz. Alkosz to jest drugie miasto chrześcijańskie w dolinie Niniwy i właśnie w tym też pomagamy. 7,5 tysiąca dolarów tam poszło. Szczegółowe rozliczenie będziecie Państwo mieli w, w tym komentarzu. Zobaczycie Państwo, na co wydajemy pieniądze. Ani centa nie uroniliśmy z tych cennych pieniędzy, które Państwo przekazali Fundacji Orla Straż na pomoc dla chrześcijan w dolinie Niniwy. Tym samym nasz film wchodzi już w taką fazę realizacyjną. Rozpoczynamy pierwsze zdjęcia. Niedługo, mam nadzieję, za jakiś czas będziemy mogli Państwu pokazać efekt naszej pracy. No a teraz do rzeczy. Olga Tokarczuk. Pisarka. Ja jestem wielkim zwolennikiem pisarstwa kobiet. Bardzo szanuję kobiety jako takie, a pisarki jeszcze bardziej. Mam tylko problem z Olgą Tokarczuk taki, że uprawia ona nieustannie politykę. Miesza się w politykę, staje po stronie Unii Wolności. I, I jakichś takich kobiet z czarnych marszów. Jest bardzo zaangażowana politycznie. Jej sprawa, jej prawo. Olga Tokarczuk, pisarka z Dolnego Śląska, autorka między innymi książki Prowadź swój pułk przez kości umarłych, która stała się podstawą do kuriozalnego filmu towarzyszki Agnieszki Holland, Pokot. Tak, tak, to właśnie ta Olga Tokarczuk. Jest w tej chwili watowana już przez Międzynarodowe Lewactwo tak, aby osiągnęła postać niekłamanego wszechświatowego autorytetu. Właśnie otrzymała nagrodę Bookera. To taka angielska nagroda literacka, zwłaszcza w roku, w którym nie wręcza się nagrody Nobla z powodu seksualnego skandalu w królewskiej akademii. Ta nagroda Bookera trochę znaczy i widać, na tej nagrodzie widać jak światowe lewactwo. Promuje swoich ludzi, jakie tu mechanizmy są stosowane. Wystarczy, że taki delikwent potrafi składać literki i coś tam napisać, i już zostaje pisarzem rangi wszechświatowej. Tak mu nadają tych nagród. Ale nie za darmo te nagrody są wręczane. Oj nie, trzeba pisać i mówić to, co sponsorzy ułatwiający te wszystkie sukcesy i splendory chcą. To taki, taka sytuacja doktora Faustusa. Pamiętacie Państwo y, historię, fabułę z poematu Getego? Doktor Faustus, inteligentny, dobry, ciekawy, chce osiągnąć więcej, chce być kimś więcej i zawiera pakt z Wistowfelesem, który objawia mu się zresztą jako pies, żeby potem przemieniać się. Pakt z czarnym psem szatańskim. Skutkuje straszliwie w jego całym życiu. Doprowadza do upadku dobrą i mądrą dziewczynę, sprowadza morderstwo i śmierć. To fabuła z Goethego. Mówię ją nie dlatego, żeby się wymądrzać, tylko dlatego, że czasami odnoszę wrażenie, że program szkolny nie zawiera najbardziej ważnych dla ludzkości utworów i trzeba je przypominać. Ja wiem, że starsi z Państwa krzywią się, mówią ten gadowski, to już wszystko potrafi spłaszczyć. No robię taki bryk z lektury. I wydaje mi się, że w sytuacji Olgi Tokarczuk i nie tylko jej, bo także i Stasiuka i kilku innych fetowanych w świecie polskich pisarzy, którzy najlepiej to spluwają na wszystko, co polskie, jest podobny do układu doktora Faustusa. O to przychodzi Duch. W postaci leciwego pana sorosza. I załatwia, załatwia szczeble do kariery. Tylko nie jest to drabina Jakubowa. Niestety nie. Ta drabina nie prowadzi w dół. Ona prowadzi tam, w... nie prowadzi w górę, tylko ona prowadzi tam w dół, tam. Spójrzcie, co tam jest. To istnieje. Ja, już wiem, Państwo myślicie, że zwariowałem kompletnie, ale to taka refleksja przy okazji nagrody Bookera dla Olgi Tokarczuk, którą teraz fetują wszystkie polskie media. Nawet ministrowie obecnego rządu płaszczą się i, i wypowiadają jakieś frazesy banały bzdury. Który z nich czytał tą książkę? Biegun, Olgi Tokarczuk, gdzie pełno jest symboliki antychrześcijańskiej, jakieś. W... Pogańskiej, słowiańskiej, który z nich czytał tą książkę? Niestety, mówię o tym dlatego, bo pewnie nie powiedziałbym o tym, tylko zbiega się to w czasie z uhonorowaniem pana Pawlikowskiego, reżysera Pawlikowskiego, Złotą palmowkan za reżyserię filmu Zimna Wojna. Przyznam się, że filmu jeszcze nie widziałem. Widziałem za to film Ida, który jest kłamliwy i głęboko wypacza. Spojrzenie światowe na polską historię, ale mniejsza z tym. Pan Pawlikowski również dostał nagrodę i również jest fetowany, zwłaszcza po tym, jak napisał kłamliwie, że znajduje się na czarnej liście Polskiego Ministerstwa Kultury i nie dostaje dotacji, podczas gdy dostaje. To szczególna bezczelność. Kiedy dostaje się pieniądze i pluje się i, i, i gryzie rękę, która te pieniądze daje, a ta ręka i tak daje, bo jest ręką. Taką zniewolniczałą. W ogóle wydaje mi się, że Ministerstwo Kultury ma jakiś głęboki kompleks wobec tych artyściochów, którzy obficie żywią się pieniędzmi z naszej kieszeni, jednocześnie plując nam do tych kieszeni. O, taki mechanizm zaczął działać w naszym kraju. I rzecz na poły żartobliwa, a na poły niestety napełniająca melancholią. Portal Energetyka24 stworzył wirtualną postać eksperta do spraw gazu i ropy naftowej Piotra Niewiechowicza. Wystarczyło kilka tweetów na Twitterze i napisanie jednego artykułu napełnionego bredniami, świadomie przez redaktorów Energetyki24 napełnionego bredniami, aby stać się ekspertem. I cóż, ten ekspert opublikował swój artykuł o Zależności między rozwojem Morszwina a Baltic Pipe, czyli budowaną w tej chwili przez nas alternatywną drogą dostarczania gazu do Polski. Artykuł rulający się od bzdur, który można sprawdzić nawet nie wstając z biurka, posługując się internetem. Ten artykuł został opublikowany na pierwszej stronie ważnego portalu zajmującego się energetyką. Do pana Niewiechowicza, nieistniejącego Niewiechowicza, odezwał się także asystent ministra zajmującego się dywersyfikacją dostaw energii i zaproponował współpracę. To już naprawdę zakrawana na kpinę. Ten urzędnik podzielił się z panem Niewiechowiczem no, ważnymi informacjami, strategicznymi informacjami, strategicznymi dla państwa polskiego. Gdzie w tym czasie byli agenci ABW, którzy mają wywiadowczo zabezpieczać polski rząd? Prawdopodobnie na stołówce byli. Albo na, robili jakąś fuchę na zlecenie, jak to zwykle. Pan Niewiechowicz na koniec trafił do ważnych polityków opozycji totalnej, którzy zaproponowali mu, że stanie się ich ekspertem, i będzie przygotowywał ekspertyzy, które mają uderzyć w rząd. Jak widać, niewielkim wysiłkiem można było zrobić przysłowiowego konia wszystkich. O czym to świadczy? Świadczy to o beznadziei naszych służb, spsieniu dziennikarskich standardów, o byle jakości naszego środowiska dziennikarskiego, które nie sprawdza, tylko publikuje jak leci, byleby sensacyjnie i zwiększyć liczbę kliknięć. A koledzy z Energetyki24 zasługują moim zdaniem na ważną nagrodę dziennikarską w tym sezonie. Pokazali trochę po Gogolowsku, ale pokazali, jak naprawdę wygląda polski rynek medialny, rynek wymiany opinii publicznej i tak zwany rynek ekspertów. Nawiasem mówiąc, studia telewizyjne zaludniają eksperci od wszystkiego. Jest taki ekspert, działacz SLD, zamieszany w podejrzane interesy, który teraz uchodzi za eksperta do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu. Człowiek na oczy nie widział terrorysty nigdy nie był w miejscu, gdzie były zamachy terrorystyczne, gdzie coś się działo, ale ekspert pełną gębą nie wychodzi ze studia. Drugi ekspert, jakaś Fundacja Fibre, też nie wychodzi ze studia telewizyjnego. I takich ekspertów jest co najmniej kilkunastu i oni są ekspertami od tego, jak się autopromować, jak robić wszystkich w konia i powtarzać bzdury, które potem wbijają się ludziom do głowy i będąc na różnych spotkaniach, teraz byłem na Dolnym śniosku, na świetnych spotkaniach z mądrymi ludźmi, to jednak muszę prostować różne brednie, które przez telewizor dostają się ludziom do głowy za pośrednictwem takich właśnie ekspertów. To już wolę panią Rozenek i Majdana, bo o nich przynajmniej wiadomo, że to są eksperci od autopromocji i cokolwiek głupiego zrobią to tylko po to, żeby stać się jeszcze bardziej popularnymi. Przynajmniej nie roszczą sobie pretensji do tego, żeby być ekspertami. Tak jak ci telewizyjni eksperci. Nie oglądajcie Państwo telewizyjnych ekspertów, będziecie mieli bardziej zdrowy pogląd na świat. A teraz powiem o rzeczy, która jest niesłychanie ważna dla naszego bezpieczeństwa i pokazuje, jaką pułapkę Rosjanie zastawili na nasz system. System bezpieczeństwa i system produkcji energii tym razem. Kiedyś. W pewnym ukrytym lokalu, bo nie mogę jeszcze powiedzieć gdzie, pokazano mi notatkę, jaką funkcjonariusze wówczas WSI z Krakowa sporządzili do centrali. W tej notatce, szokującej bardzo dla mnie, dlatego zapadłem tak w pamięć, były pokazane główne kierunki ataku gospodarczego Rosji na Polskę. Według tej notatki Rosjanom wcale nie zależy na kontrolowaniu życia politycznego w Polsce, bo i tak to robią, za pomocą e, środowisk sobie przychylnych, gdzie nie muszą mieć agentury, i za pomocą środowisk sobie nieprzychylnych, gdzie jest bardzo wielu agentów wsadzonych przez Rosjan, którzy kompromitują tą ide te idee antyrosyjskie, sprowadzają je na nieracjonalne tory. Ale nie o tym chciałem mówić. W tej notatce było. Kilka głównych punktów. Po pierwsze, uzależnić Polskę od importu z Rosji. I wszyscy w tym momencie myślą: tak, to gaz. Uzależnia nas import gazu. No to oczywiste. Tymczasem strategia rosyjska jest zupełnie inna. Jak najwięcej elektrowni węglowych. Bo już dziś w większości elektrowni węglowych pali się węglem z Rosji. Tak, nie przesłyszeliście Państwo. Pali się węglem z Rosji. I ten import węgla z Rosji, a raczej sprowadzanie węgla z Rosji przez rosyjskie firmy, które legendują się tu w Polsce jako polskie firmy bądź zagraniczne, zachodnie, trwa. Coraz więcej węgla jest sprowadzany z Rosji i służy polskiej energetyce. A więc tu jest pies pogrzebany. I uwaga druga, która wynika z tej strategii. Rosjanom bardzo zależy na przejęciu rafinerii LOTOS. Z wielu względów, także i strategicznych, potrzebne im jest władanie w LOTOSie. Podejmowali już kilka prób przejęcia. Angażowali znanych polityków, znanych lobbystów do tego, żeby przejąć rafinerię gdańską. Kiedyś nawet spróbowali zrobić to za pomocą irańskiej denominy firmy Roche Energy. To się nie udało, ale atak na rafinerię Gdańsk trwa tak jak atak, trwał atak na tarnowskie azoty przed stworzeniem fuzji z Puławami. Tam pan kantor się zasadzał na to i niemalże mu się udało. Do dziś nie możemy spać spokojnie, bo ciągle podejmuje próby. Teraz trwa atak na to, żeby przejąć rafinerię Gdańską Lotos. I w poprzek tym planom. Stanął prezes Orlenu, obecny prezes Orlenu, pan Obajtek. Podjął decyzję, która z punktu widzenia ekonomicznego jest oczywista. Orlen będzie dążył do fuzji z Lotosem. Nie wiem, czy pan Obajtek zdaje sobie sprawę, że właśnie staje naprzeciw planom rosyjskim. Musimy ochraniać prezesa Orlenu. Musimy przyglądać się jego losom, bo może zacząć dziać się dużo niekontrolowanych rzeczy. A jak widać, już yy, mówiłem o tym, nasze służby kontrwywiadowcze no, ciągle nie są tak sprawne, żeby za zabezpieczyć najważniejsze w państwie osoby. Jedną no, z takich najważniejszych w państwie osób jest prezes rafinerii, yy, lotu, rafinerii Orlen. Prezes Orlen. Więc Muszę o tym powiedzieć. Długo nad tym myślałem, czy, czy to o tym Państwu powiedzieć, ale nie ma innego sposobu, żeby trafić do głów osób, które podejmują decyzje w Polsce. Polska Grupa Energetyczna. Proszę przyjrzeć się zarządowi te, tej grupy, proszę przyjrzeć się wpływom i przeszłości znaczących tam osób, zobaczyć, czy są tam rosyjskie koneksje, czy nie. Ja tej sprawie będę się przyglądał w niedługim czasie. Nie tak, jak Państwo myślicie, że zapowiadam i nie zrobię. Nie, ja to robię. W niedługim czasie przedstawię na ten temat bardziej konkretne informacje. To bardzo niebezpieczne i bardzo ważne dla Polski. Trochę z innej bajki i powtarzam jeszcze raz. Skończył się okres ochronny dla dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum w Oświęcimiu. pana Cywińskiego. Panie Cywiński, albo pan otworzy ekspozycję poświęconą rotmistrzowi Pileckiemu, tak żeby wycieczki żydowskie, wycieczki z całego świata obligatoryjnie musiały przejść przez tą ekspozycję. Albo Pan otworzy ekspozycję dotyczącą ruchu oporu, polskiego ruchu oporu w Oświęcimiu i w okolicach, gdzie też nie fakultatywnie, tylko obligatoryjnie będą przechodzić wycieczki. Albo należy Pana zdjąć. Jeszcze raz powtarzam, nie mam takiej siły, żeby pana zdjąć, ale będę naciskał wszelkimi możliwymi sposobami, żeby pana, panie Cywiński, wygonić z Oświęcimia. Bo nie przy, przykłada się pan w sprawie polskiej. Nie, nie ma pana przysług w sprawie polskiej widocznych żadnych, a dzięki panu powstaje coraz więcej mitów i fałszywych oskarżeń wo, wobec naszego kraju. Nawiasem mówiąc, w fabryce Schindlera w jest muzeum podległe Komuchowi Machrzowskiemu w Krakowie, ostatnio odbyła się promocja tej antypolskiej książki, która była promowana w Muzeum Polin. A więc widać, jak widać, siatka wpływów działa. Z informacji kronikarskich pani ambasador Azary nadal przebywa w Polsce, nie dostała statusu persona non grata. Jak się nie szanujemy, no to trudno, żeby inni nas szanowali. Żaden z polskich parlamentarzystów. Nie wziął udziału w przesłuchaniu przed Parlamentem Europejskim pana Marka Zuckerberga, założyciela i szefa portalu Facebook. Tak reprezentują nas europarlamentarzyści. To było jedno z najważniejszych przesłuchań ostatnich miesięcy. Można dodać, że w ostatnim kwartale tego roku na portalu Facebook zarejestrowanych było 2 miliardy 200 milionów użytkowników. A przychody portalu Facebook w pierwszym kwartale tego roku to 12 miliardów dolarów. Widzicie Państwo, jaka to firma? Jakie to pieniądze? Mark Zuckerberg był przesłuchiwany na okoliczność wycieku danych osobowych z portalu Facebook. I co? I to nie interesuje naszych parlamentarzystów. Nie interesuje naszych parlamentarzystów, jak łamane są prawa konsumentów na portalu Facebook, gdzie anonimowy administrator prowadzi cenzurę, wyrzuca i rozdaje fawory. Pro, premiuje portale lewackie, antykatolickie, niszczy portale prawicowe, niszczy konta i wypowiedzi prawicowe. I polskich polityków to nie obchodzi? Oczywiście przesłuchanie pana Zuckerberga było wywołane aferą, która wybuchła w Wielkiej Brytanii. I dotyczyła pewnej firmy, która wyciągnęła z Facebooka setki tysięcy danych osobowych i wykorzystywała je w politycznym profilowaniu. Pan Zuckerberg przyznał, że niedostatecznie zabezpieczone są dane osobowe na Facebooku, ale w Polsce Facebook nie respektuje w ogóle naszych konsumenckich praw. A chcąc się sprocesować z Facebookiem, dochodzić swoich praw, to będziemy musieli robić to w Stanach Zjednoczonych bo do dziś w Polsce nie obowiązuje odpowiednie ustawodawstwo, chociaż mamy i mieliśmy ministra, panią ministra, a teraz ministra do spraw cyfryzacji. Co wy robicie w ogóle tam w, tych, w tym ministerstwie? Dlaczego nie wysłaliście chociaż obserwatora na przesłuchanie Zuckerberga, który plątał się w zeznaniach i był e, żenujący? Tak jakby to nie on tworzył portal Facebook. To też ciekawe, czy pan Zuckerberg jest rzeczywiście twórcą swojego dzieła. No, ale to na marginesie. Bardzo zbulwersował mnie ten brak polskich głosów w trakcie europejskiego przesłuchania Marka Zuckerberga. No, chyba, że Polska to będzie taki kraj jak Tadżykistan, bo onegdaj, jak byłem w Tadżykistanie, to usłyszałem historię o ministrze łączności Tadżykistanu, który pewnego dnia podjął decyzję o tym, że w Tadżykistanie Facebook jest wyłączony. I tak był wyłączony, aż przyszli. Młodzi ludzie, przedstawiciele różnych organizacji mówią, gospodyń minister, patrzcie, mówię, to dokazali. No i wtedy minister powiedział tak, słuchajcie, z wami nie będę gadał. Jak mi tu przyjdzie Zuckerberg i powie, że da mi tyle i tyle do kieszeni, to ja włączę Facebooka, a jak nie, to nie. No więc może my dryfujemy w stronę Tadżykistanu. W sejmie protestujących opiekunów niepełnosprawnych, odwiedził jego eminencja, pan Lech Wałęsa. Bolesław, nie, Lech Wałęsa. I oczywiście po raz tysięczny stwierdził, że nigdy nie był agentem, że bezpieka służyła jemu, a nie on bezpiece. Oczywiście nie było to związane absolutnie z tematem. Nie mógł się położyć razem z protestującymi na materacach, ponieważ spieszył się do Puław, gdzie miał kolejne antyrządowe spotkanie z politykami totalnej opozycji. Na takie spotkania przychodzi 5-10 osób, no, ale tam się spieszył. Więc cała wizyta Lecha Wałęsy w Sejmie raczej ośmieszyła protest, niż mu dodała splendoru. Była jak kulą w płot i szkoda, bo... Protestujący walczą o, o, o słuszne rzeczy, o, o prawa um, opiekunów osób niepełnosprawnych. To, że walczą w sposób polityczny i coraz mocniej antyrządowy, antypisowski, to inna rzecz, ale domagają się rzeczy ważnych. No, nie należy tego tak trywializować, jak chociażby Puenta w postaci wizyty um, jego eminencji Wałęsy Lecha. Kamyczek do ogródka. Polskojęzycznych mediów wydawanych przez Niemców. Otóż oryginał, czyli Bild, napisał ostatnio artykuł o niejakim jakiwie palił, jaki w Pali, zbrodniarz, hitlerowski zbrodniarz z obozu w Trawnikach. I napisał o nim Geboren Polen, czyli urodzony Polak, urodzony w Polsce, ukraiński wstrętny nacjonalista, morderca. Został nazwany urodzony w Polsce niemal Polak. Albo Polak. Tak to się ma. Bo to takie kolejne uproszczenia, które mają prowadzić do tej narracji. Morderca z okresu II wojny światowej to koniecznie Polak. Nie Niemiec. Zwyrodnialec niemiecki, który obdzierał ludzi ze skóry, gazował i zabijał. Tylko Polak. Tak? Das Bild prowadzi narrację. Co na to dziennikarze faktu znanego? Oczywiście z rzetelności. Wy też na, napiszecie o Jakibie Paliju, polskim mordercy z okresu II wojny światowej? W kraju aresztowano gang notariuszy. <grywki> to jak to brzmi? Gang notariuszy. Pięciu notariuszy oszukało ponad 400 osób. I tu już rzecz nie jest śmieszna, ponieważ notariusze zajmowali się okradaniem, a właściwie sankcjonowaniem okradania przez. Gangi przestępcze najsłabszych, biednych, starszych ludzi, e, e, zabierano im własność, pieniądze. Taki jest poziom moralności w tych środowiskach. Gang notariuszy. Notariusz, osoba zaufania e, publicznego, urzędnik e, 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 koncesjonowany przez państwo. Bandior. No, świetnie kształcicie, towarzysze, profesorowie. Prawa na Uniwersytecie w Krakowie i w kilku innych swoich następców. Tak właśnie kończy się wasza propaganda polityczna, kiedy gro waszych zajęć, tak jak na Uniwersytecie w Krakowie, zajmuje, zajmują antypisowskie, antyrządowe wycieczki, a już mało czasu zostaje na naukę samego prawa i etyki jego, jego aplikacji do realnego życia. Taki jest efekt. Tej lewicowej propagandy, która przelewa się przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i kilka innych. Gang notariuszy. To kiedyś był taki film hollywoodzki, Gang wieprzy. Ale to była komedia. Tym razem z komedią nie mamy do czynienia. W kwestii podwójnych standardów to właśnie byliśmy świadkami spektaklu pod tytułem Wyrzucenie do Motławy Ton Wajda". Do Motławy spłynęło, spłynęły tony łajna pod nadzorem Jego Ekscelencji prezydenta Pawła Adamowicza. Tak przygotowuje się pan Adamowicz do sezonu letniego, kiedy miliony turystów przyjadą na Zatokę Gdańską, na wybrzeże i będą się kąpać w rozcieńczonym łajnie i, i chłeptać wodę z bakteriami coli. Dziękujemy, panie prezydencie Adamowiczu. E, osiągnął pan wielki sukces. Nawiasem mówiąc, jakoś nie znalazła się w Gdańsku żadna organizacja ekologiczna, żaden Greenpeace, żaden Wajrak nie poleciał do Gdańska, żeby bronić naprawdę krzywdzonego środowiska naturalnego. Gdzie jest Polska Rada Mediów Futerkowych? Też się nie odezwała. No, tak to wszystko niestety wygląda. Polska Rada Mediów Futerkowych zajmuje się czymś zupełnie innym. Gwarantuję Państwu, że jak rząd zacznie znakomity projekt przekopu mierzei Wiślanej, to tam zlecą się jak sępy wszystkie organizacje ekologiczne, a każda będzie miała rubelki w kieszeni. <grym> Oczywiście nie można tak posądzać szlachetnych ekologów, ale tam będą, będą się przykuwać, będą widowiskowo kopulować, będą robić różne rzeczy, żeby tylko do przekopu mierzei Wiślanej nie doszło. Dlaczego? Bo godzi to w ekologiczne interesy gospodarcze Władimira, Władimirowicza, Putina. Ech, skoro już o mediach i ekologach mówię, to tym razem warto zwrócić uwagę na przygotowania do festiwalu piosenki polskiej. Polskiej mówię z naciskiem i wyraźnie polskiej opolu. Festiwal piosenki polskiej w Opolu, koncert debiuty, i tam znajdzie się piosenka. Grupy Girls on Fire pod tytułem Siła Kobiet. Pomijam już fakt, że to jest festiwal piosenki polskiej. A jak do festiwalu piosenki polskiej pasuje ensemble Girls on Fire? Wymogiem tego koncertu debiuty jest debiut. Tymczasem ta piosenka pochodzi przed dwóch lat, przynajmniej sprzed dwóch lat pochodzi teledysk. Grupy Girls on Fire, Teledysk, który stał się nieformalnym hymnem czarnych marszów kobiet. Tych kobiet, które mają prawo do własnego brzucha i chcą się aborcjować, kiedy tylko mają na to ochotę. No cóż, pan Jacek Kurski, prezes telewizji publicznej, jest osobą wyjątkowo pojemną w sercu, jak widać, skoro Także czarne aborcjonistki mogą być promowane przez telewizję publiczną teraz. No, jak widać, pan Jacek Kurski chce nam zaszczepić nowe wzorce, promując tą grupę. Ale cóż znajduje się w teledysku tej grupy Girls on Fire? Przede wszystkim nadmiernie pokazywany środkowy kciuk, który ma rzekomo symbolizować siłę kobiet. Na miejscu kobiet bardzo bym się obraził na taki symbol. W pewnym momencie. W teledysku grupy Girls on Fire występuje niezbyt urodziwa. Przepraszam, nie powinienem tego komentować, ale skoro to jest sztuka wizualna, to jednak mogę mieć jakieś estetyczne również wrażenia. Niewiasta przebrana za biskupa, która ujmuje w dłonie i pokazuje rysunek waginy, a w środku tej waginy znowu ten palec środkowy. Przyznacie państwo, że nie jest to chyba zbyt smaczne i większość kobiet chyba nie posiada takiej wrażliwości. Prawda, panie? Ale to jeszcze nic. W pewnym momencie ten biskup wyciąga druciany wieszak. Wieszak z drutu. To symbol aborcyjnego podziemia. Ten wieszak z drutu. No, niewyszukana alegoria. Takie to wzorce premiowane i promowane są w, w, przez... Promowany przez Jacka Kurskiego zespół kobiecy. Weźmie on udział w festiwalu polskiej piosenki w Opolu, pewnie już to jest za, to już jest chyba za tygodnie. Gratuluję panu Jacku Kurski. Kolejny sukces w, w realizowaniu polityki uwznioślania polskich gustów i misji mediów publicznych. Szkoda, że tego nie zauważa Polska Radia Rada Mediów Futerkowych. Napisała do mnie. Znajoma, która w czasie Światowych Dni Młodzieży nawiązała kontakty z chrześcijanami z Pakistanu. Alarmuje, że jeden z członków tej diaspory chrześcijańskiej właśnie stoi przed groźbą wykonania na nim kary śmierci, Nadim Sanson. Nadim Sanson, chrześcijanin z Pakistanu, został oskarżony o bluźnierstwo wobec Allaha i Mahometa i może. Zostać skazany na karę śmierci. Jeszcze nie wiem, jak mu pomóc, ale chcę się zaangażować w jakąś międzynarodową pomoc, żeby chociaż tak mu pomóc, jak pomagaliśmy Asi Bibi, która nawiasem mówiąc też nadal przebywa w więzieniu pakistańskim za bluźnierstwo. Tak muzułmanie traktują swoją religię. Nie jest to oczywiście chwalebne, ale no, taki jest świat. No i wreszcie na koniec, tak Prodomosua. Budynek należący do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ulicy Foksal 3 do 5 w Warszawie jest nieustannie nękany przez urzędników Hanny grąkiewicz walc Teraz usiłuje się przeprowadzić prywatyzację tego budynku na rzecz rodziny Bourbonów. W tym procesie bierze udział znany z afery prywatyzacyjnej Jegomość, który zamierza pozbawić SDP tego mienia, a to mienie kilkunastu milionów złotych. Bardzo ciekawe, prawda? Szewc bez butów chodzi. Tak to stowarzyszenie dziennikarzy polskich też znalazło się w orbicie afery reprywatyzacyjnej. W naszym świecie coraz więcej rzeczy nas zaskakuje. ONZ na przykład sprzeciwia się funkcjonowaniu w Polsce okien życia. Ale nie sprzeciwia się, przynajmniej nie widziałem, rezolucji ONZ-u, nie sprzeciwia się przeciwko masowemu mordowaniu dzieci w Jemenie, przeciwko temu, że dzieci w Jemenie umierają z głodu. Temu jakoś się nie sprzeciwia. Nie sprzeciwia się masowym aborcjom, które nie dają dzieciom prawa do życia. Sprzeciwia się oknu życia w Polsce. Im bardziej się będą nam sprzeciwiać, tym lepiej. Pamiętacie Państwo mój sen? Wielka krucjata z Częstochowy do Santiago de Compostela. Ciągle to widzę. Chyba jak tylko skończę książkę, którą piszę teraz, ostatnią z trylogii o Andrzeju Brennerze, to zajmę się pisaniem książki trochę takiej futurystycznej, pod, opowiadającej o Krucjacie z Częstochowy do Santiago de Compostela. Niewykluczone. Mam taką nadzieję, że rozdziały tej książki będę pisał idąc już w tej wielkiej Krucjacie. Wyzwolenia Europy. Pozdrawiam. Oczywiście, ci, którzy uważają, że jestem. Yy, yy, niespełna władz umysłowych pozostają przy swoich e, poglądach, ci, którzy coś z tego e, mojego gawędzenia wyciągną, dziękuję bardzo, e, bardzo wam wszystkim dziękuję, dziękuję za wsparcie, niezależności na stronie Wawułgadowskiego Witold, dziękuję za odwiedzanie e, nowej księgarni, która niedługo wypełni się nowymi pozycjami, między innymi tylko tej, w tej księgarni będzie moja nowa powieść. Wszystkie książki z dedykacją i podpisem. Dziękuję za to wszystko, bo to oczywiście sprawia, że mogę niezależnie patrzeć w przyszłość i nie martwić się o to, że nacierająca ze wszystkich, wszystkich stron Bolszewia zadławi mnie całkowicie. Raczej im się to nie uda. Dzięki Państwu. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia wszędzie, gdzie teraz jesteście i słuchacie. Do widzenia.